Siema, z tej strony Damian OP 2.2.1, a zaczynamy właśnie vloga Damian OP 2.2.1, czyli vlogu Damiana, takie nagrywanie byle co, po prostu jak się znajdzie co do nagrywania, to się nagra, po prostu takie, można powiedzieć, takie prywatne rzeczy obowiązkowe, takie na co dzień co każdy robi, to nie jest prywatne, bo po nie jest każdy to robi, śmieci wyrzucić, samochód wsiąść, pojechać. Pójść do urzędu to nie, bo do urzędu pójść to jest prywatne, bo ponieważ prywatnie tego nie pokazywa, ale oglądaj ten film do końca, to się dowie to, bo ponieważ jak będzie się podobać taki vlog z mojego życia, takiego ogólnie, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, a na palcu będziecie mieli czerwony przycisk, który będzie mówił wam, zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić kolejnego odcinka i widzimy się kolejna scena, czyli vlog. No mama. Hello, no siema. A dzisiaj pokażę wam fajne ogrodowe lampki i fajnie świecą. A tu się siedzi i się odpoczywa, albo czeka się na coś tam. I było malowane. Farbą nie dotykam. Mogę się obrócić farbą i tam wracam za samochód, który jechał. No jak tam u was słychać właśnie, jak tam humorek dopisuję po prostu. Możecie się pochwalić humorem. Myślałem, żeby wam pokazać, bo na to zajebiście widzę. A ta lampka świeci normalnie jak świeczkę bym zapalił, taki jak ogień, bo one świecą tylko w ciemnościach. I te dwie bombki takie kolorowe, ogrodowe, to one świecą na kolorowo, bo to LEDy. Jak tam humor u was, to możecie się pochwalić, dziękuję, to na razie. To możecie się pochwalić humorem swoim dzisiaj, nie? A ja to jestem po meczu Polska z Słowacja i mecz do dupy. Przegraliśmy. To elo, nara, do zobaczenia i piszcie opinię o meczu i napiszcie, jaki humor dzisiaj macie. Jak tam u was słychać? Widzowie, wyrzuci tarkę do krojenia. Plastikową. Nie różową, tylko pomarańczową. Bo komuś jeszcze oczywiście się pomyliło. Oto. Bo to jest dobre, da się jeszcze poużywać, ale jest rozjebane, o tu. Jak widać, to napiszcie w komentarzach, bo ponieważ zaraz wracam do robienia filmu z gier. O to wyjebać, pan jest trzeba. Tam pokazałem wam, gdzie pęknięte, muszę wywalić. To chyba do plastiku. Papier, karton, a gdzie plastik? Śmieci też zrobione, ja tutaj widzę. Tak, to chyba tutaj. Dobrze wywaliłem, bo tu trzeba zregulować. Ekologia. Może na bieżąco. Piesek. Piesek, dobrze się czujesz? Na spacerę by się poszło, tak fajnie by było. Nie wąchajmy, bo nie ma po co mi wąchać. I widzę, chciałem poinformować, że wracam teraz do domu i będę kolejną scenę nagrywał z gier moich. A tam widać mojego psa. Sogun, chodź tu. Pobawi się ze mną. Bardzo miły pies. I wracam najszybciej potrafię, bo zaraz będzie oczywiście padać. Padać deszcz. Już wywaliłem. Jeszcze nie chciałem, nie mam babci łyżki, nie wiem dlaczego. To babci mamie? Połóż, a to umyłe? Co? Łyskaj tej babci? Tak. Dobrze. Ale garnek jest nasz. To jest nasze. Wiem, ja idę łyskę za nie. Ale to po co tam miskę? To tutaj schowaj. To schody schowaj miskę.
Miska. Co to było? Wniosę na piłyskę, chyba na sesce parę wzięła. No dobra, dobra. Nie zaumyła. Hej. Telewizor naprawiłem. To jest, widzę, telewizor marki. Mam tani, naprawiłem i w środku jest zbudowany dekoder. Nie trzeba podłączać dekodera, tylko jest w środku monitorze. Monitor, telewizor. Antenę podłączasz, ustawiasz automatycznie i działa i masz programy, masz oglądać. Teraz czarne nici znaleźć, bo ponieważ jest potrzebne nowsze szycia spodnie. Bo ja mam takie spodnie, co mi z dupy spadają i muszę jeszcze na strych pójść i zanieść właśnie gumkę do spodni. To są specjalne gumki. Czarna nić. Muszę uważać, bo tam jest igła. I pod łóżkiem, żeby nikt nie ukradł. A to jest czarna nić igłą. Tylko trzeba tutaj w dziurę włożyć. Ja tak i tak będę wracał. Czarno. Ziemno. Masz. Proszę. Na wlecz. Nie na wlece, bo muszę iść jeszcze na strych. Nie przyjdę, bo nie mam czasu. Na wlece to nie mogę, bo mi ręka jest w sensie i kurwicy zaplane. Taka choroba, jakby ktoś się pytał. I to widzę, muszę schować. I muszę usko złożyć do... Nie do stanu kanapy, tylko do stanu leżącego. Rozłożyć. No. I cała jeszcze poprawi. Ja chujowo to trudno, każdemu się da. I teraz idę na strych zanieść gumkę do spodni. Tam gdzie są schody i tam na prosto. Dobra, tak sobie zapamiętałem właśnie. Idę zanieść. Wygląda jak worek wymknąć. Zemna tu pomóż, zemna. A tu są schody i śmierdzi. Na strychu nie wiem dlaczego, ale abym wiedział, to wam bym nie powiedział, bo to prywatne. I tu na prosto. A tam jest cebula. Nie, muszę poprawić, bo będzie ktoś sadzi się wywali i zęby sobie wybije. A tu są ubrania i się suszą, żeby by mokre, żeby nie było i suche, żeby było, żeby mu na czyste ubrania nosić, jak są uprane. A to są słoiki. Na kompoty, na ogórki, na jakieś tam takie na zimę zrobię konserwowe jakieś rzeczy. A tam na prostej jest telewizor. A tu jest cebula, jest z działki przywiozłem. I drabina. Ja schodzę i muszę uważać, żeby się nie poślizgnął raz mi. No elo, no się ma, jestem na strychu. Dobra. I chciałem poinformować, że stoję na schodach i będę set sobie na dół. I patrz, jak to ładnie wszystko wygląda. Strych. Na razie strychu nie będę pokazywał. To napiszcie hashtag strych, to przyjdę wam serduszko.
tu jest przycisk do wyłączenia światła i czasami tam prąd. Jest. Pokazuję. Teraz nie było widać. Tak, kolega kiedyś pomylił się, bo ja mam takie duże włosy i takie same włosy ja mam, normalnie wyglądałem jak bizon. I teraz będę wizualnie nagrywał kolejną scenę, kolejną oczywiście do mojej wspaniałej filmu z gier. O tu jest, tak wyglądałem, nie? I pokażę jeszcze w moim vlogu. Słabo widać, bo jest ciemno. I deszcz pada i na strychu było zimno. A czasami jest tak gorąco, że jest duszno i nie da się na strychu wysymać, mu na strychu przytomność stracić. Widzimy się, jak będę nagrywał moją kolekcję gier. Raz mi tak się zdarzyło, poślizgnąłem się na schodach. Zabrzętym były garnięte, ale jak będę set sobie i to się ogarnę i będę ładny, bo nie ma czasu się ogarnąć, bo widzowie są najważniejsi i wszystko dla widzów robię po to, żeby się starać. Gram po to, żeby widzowie mieli fajny dzień i żeby wam ten dzień oczywiście się podobał i dzięki temu mieli wesoły dzień. Ale to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że idę teraz na Nożynki w Rasynie, jakby ktoś się pytał, gdzie co jest, tu jest za Warszawą. I chciałem poinformować was, że usunąłem filmy takie, że nagrywałem tam gry, moją kolekcję, ale jeszcze raz się dogra, bo ponieważ, że mam komputerze bez serwy, co 5 minut mi się odłącza automatycznie, ale jest wszystko oczywiście podłączone na USB. Jest podłączony na USB do komputera, to tak za 5 minut odłączy się i wszystkiego ja nie rzucę filmów i musiałem usunąć, żeby zwolnić pamięć, żeby do tego vloga mi. A to nie będzie oddzielny vlog, tylko będzie vlog taki połączony tamtym poprzednim. Nie zobaczy ta, jak ja to zmontuję i będzie wam oczywiście się podobało, jak ten zmontowany film. I ja się pomału wybieram na wiejską zabawę. Pokażę wam, jak tam jest, jak tam ludzie się bawią po prostu. Widzimy się, jak ja będę na wiejskiej zabawie, czyli dozynki ze sołtysem. Widzę, będziecie mieli trzęsienie ziemi, wersja telefon. Bo ponieważ chciałem wam pokazać, jak się zegarek zakłada, bo większość osób może nie umie zegarka oczywiście zakładać i dzięki temu to taki poradnik widzowie. O taki zegarek smartwatch sportowy. Akurat on nie jest wodosporny, ja bym do wody sadził, to by mnie sach mnie jebło i bym na cmentarzu leżał albo w szpitalu chorował bym się, ponieważ by przez to by mnie prąd poraził. Bo to nie jest widzowie wodosporny, to jest zwykły, normalny i nie wolno do wody kładać, bo może prąd porazić od zegarka. Lepiej kupcie sobie gumowy zegarek, co tam na nim będzie napisane wodosporny. Są takie, bo mój brat takiego ma. I powiedział, że jest dumny, zadowolony tego zegarka, bo pomimo na siłownię mu jest oczywiście potrzebny, jak się ćwiczy, to on sprawdza, ile kalorii spalił i potem przybrać musi, żeby lepsze mieć holami. 15:41, jeszcze wam pokażę. Tak to zajebisty zegarek. Kupiłem za 40 zł ten zegarek. I trzeba mieć do tego aplikację. Zaraz idę jeść. Bo ponieważ na dozynki idę i chciałem pokazać mój bardzo stary zegarek. 5 lat ten zegarek mam. Kupiłem na bazarku. I Chińczyk polecał. Powiedział, jest dobry i sam nosił, ale inny model. Taki sam w środku było wszystko, ale inny skin, można oczywiście powiedzieć. Kupiłem tutaj ten sobotę.
Nie tam, tylko tydzień temu kupiłem słuchawki bezprzewodowe AirPodsy. Dzień po prostu wizowie ładowałem i nie działało, bo ponieważ chyba się zepsuło. Zepsuło do stanu tego, że się rozładowało, a to działa, ale to AirPodsy na Bluetootha. Aby ktoś się pyta, jak ktoś nie ogarnie, pierwszy raz widział. Są tacy ludzie, to się znają. Widziałem pierwszy raz takie coś u ciebie na filmie. Miej opinię. Napisz w komentarzu, żeby wytłumaczyć, czy... I ta scena to będzie wizuje jeszcze żyć. Wytnę, bo ponieważ prywatne rzeczy z tego w internecie oczywiście nie wolno mówić, trzeba po prostu dla siebie trzymać. I ja poinformuję, widzimy się na dzwonkach. Ubieram, zjem, idę. Ubrać i zjem tego nie pokazała, bo ponieważ te... To po prostu hans po państwa tego taki... rzeczy oczywiście widzowie się nie pokazuje, jak jem, albo jak się ubieram, jak jestem czysty, jak idę na dozór. Jak będę set ulicą, to też nie, bo muszę się skupić, jak idę ulicą. Dlaczego? Żeby po drodze w dziurę nie spadł, żeby samochód mnie nie potrącił, żeby słup nie walnął. Muszę być bezpieczny na chodniku, żeby wypadek nie był, ale pokażę, jak będę oczywiście widzowie na miejscu. AirPods biorę. Bo zajebiste piosenki na telefonie mam. Disco polo mam. I widzimy się widzowie, jak ja będę w parku. Mówię prawdę, dostaję moje słowa i... Let's go. Idę na dozynki i się ubrałem tak jak typowy dres. Normalnie nie mam dresu, tylko jeansy. Mam tylko bluzkę oryginalną i czapkę specjalną typowego dresu. Jakaś torebka taka byka normalna, żeby wyglądał adresjas. Ale pałka by dla dresiarza by się za taka oryginalna pałka baseballowa, jak coś by nie kumał. Taka typowa do grania baseball. Zapierdalałem na imprezę wiejską. Będę kobiety podrywał, bo męski jestem. Ja poinformuję, jest trochę nieśmiały jestem, bo nie niektórych rzeczy się wstydzę. Po co mam się to wszystko robić z dupy i nie myśleć o tym. Większość osób tak by powiedziało mi, to jest oczywiście widzę prawdą. Wszystko z dupy robić i wtedy nie czuć, że jesteś nieśmiały. I wybieram się widzowie do parku. Będzie koncert. W parku, wiecie, jak kapela grała, rockowa, nie wiem czy to rockowa, czy pop będzie śpiewać, ale czerwone gitary będą napierdalać na scenie i puszczą dymy jeszcze, dymy. Patologia. Tak, czerwone gitary będą grały, dymy będą i ludzie będą najebani właśnie tańczyć, bo ponieważ tam na, jak się na dozynki idzie, to idzie się po prostu najebać. Napierdolić się piwem, normalnie można powiedzieć, potem zajebista impreza, a na drugi dzień do pracy pójść z kacem. Jak ma się kaca, to trzeba od roboty wziąć urlop. I będzie teraz muzyka z samochodu leciała. No wtawczak. Od paską, paskomat. Paskomat, samochód i muzyka tam leciała. Pokoje pracownicy. Dobra, widzimy się w parku. Będzie słychać scenę i będą tam na scenie brzydkie rzeczy. Robię takie typowo dezynkowe zabawa. Ja jadę przez młot i muszę uważać, żeby młotu mnie powrócić. I biesiada na scenie. A coś i babcie stare na scenie. Tu jest ciężko dostać się, ale jedynie to mogę. Za uratować mnie ksaki, bo ponieważ ksaki są tak zrobione, że bo kiedyś w górach jak u kurwa wlazłem. Dlaczego wsiadłem? Żeby butów nie mieć brudnych, bo ciężko po prostu te buty umyć. Nie tracę, bo to jest, ale gdzie ta? Ja pójdę przez ksaki, bo ponieważ kiedy na ksaki słem, ksaki po prostu szybko biorą wodę. Po prostu jak się podlewa kwiatka,
to ziemia wszystko po prostu upada i po prostu znika. Patrz jaki był codziennie tutaj, normalnie jezioro było, normalnie rowerem bym się wywalił, noga po kolan wody, bo to wszystko przez to co się stało zazalało ten deszcz, gleba miękka się zrobiła, rozwaliła się i dziura, i deszcz do tej dziury nawalił tak dużo deszczu, że woda się zrobiła. Pilotozomowe. Tutaj coś pisze, jestem ciekawy co tu pisze. A tam są namioty, samochód i scena i ludzie tam mówią na scenie i tam są dozynki. Pilotozome. Tutaj możecie zobaczyć co tutaj przeczytaj. Tam mi się nie chce, czytaj tylko przeczytałem wzrokowo. Normalnie, zaraz będę set na dozynki, tylko tutaj przyszłem, bo na dozynkach jest tak głośno, że nie będzie oczywiście mnie słychać. Ja chciałem poinformować, żeby mnie oczywiście było słychać. Tutaj przyszłem, żeby mnie było słychać. Ja pojedziemy na dozynki, żeby YouTube się nie dopierdzielił o prawo aktorskie, ale to są rasyńskie prawa aktorskie. Ja jestem z Rasyna i mam prawo użyć prawa aktorskie z Rasyna, bo ponieważ ludzie czasami sami wymyślają i nigdzie tego nie publikują, tylko publikują, czyli publicznie, czyli w prywatnych miejscach, czyli w klubach, na dyskotekach, na dozynkach. A potem jak zdarzy, jak się znudzi, ktoś nagra i wrzuci. I tak YouTube się za takie coś nie złapie, bo ponieważ musi być kanał na YouTubie prawdziwego autora tego wykonawca. Albo jak cover śpiewa, to też o cover nie mogą się dopierdzielić. Cover to ty śpiewasz piosenkę, czyli oznacza, że reklamujesz piosenkę i typka, który napisał piosenkę i chciałem powiedzieć, w tle będą ptaki i ksaki, bo tam po lewej, po prawej stronie znajduje się stawy rasińskie. Ja mówię miejscowość, ja mieszkam. Ale nie mówię dokładnie. Daję adresu, bo ponieważ jest RODO, nie wolno i jest zakaz w internecie podawania adresu zamieszkania dokładnie. Ale ja podaję tylko miejscowość, moją wieś, na której mieszkam. Ale jakbyście mnie szukali, to mnie nie znajdziecie, bo ponieważ że nie wolno, jest zakazane. I to jest brzydkie, niemądne i karalne jest w Polsce, to jest. Ale błoto. Normalnie te błoto jest na jakiś wielki ciągnik. Kursus by pewnie dał radę, a ja bym tak przeszedł. Ja widzę, ja już wracam, dalej tak przeszłem, tylko tak oczywiście porozmawiać z wami. Będziecie kazali tam przejść i powieta, ciota z ciebie, nie przeszły. Nie jestem ubrudzić butów. Jakbym ubrudził buty, to była tragedia. Dlaczego? Bo ciężko się po prostu domywa. Ale przeszłem, żeby ciotą nie być. A tutaj widzowie mamy pole kukurydzy po prawej i po lewej. Po lewej i po prawej. Teraz pokazuję wam po prawej. A ta, do samego końca, tam gdzie czarna dziura, tam znajduje się pola kukurydzy. I wracamy teraz widzowie na dozynki i wami porozmawiałem na ciekawe tematy, ale piszcie komentarz taki, żeby ja na filmie mógł wam przekazać jakieś fajne informacje o czym by widzowie chcieli porozmawiać, bo to ciekawe, fajne, wesołe. Ja chciałbym wam oczywiście porozmawiać, żeby mieć zainteresowanie z widzami, żeby bardziej widzów dokładnie zapoznać, żeby widzowie byli moimi kolegami i lubię widzów. Za to, że tacy jacy są, jak będą mnie hejtowali, też będę lubiał, ale nie sejmuję, że hejtują mnie. Bo są inni, co w mojej obronie staną i hejterzy będą wtedy mieli ból dupy za to, że ja się nie daję. Bo hejterzy są zadrośni i w życiu są to samo co ja. A ja wybieram teraz na dozynki, sobie idę powolutku, żeby nie wywalił się błoto. Komary gryzą tutaj, bo tu ksaki, pokrzywy, lasy, pola, typowo wiejskie klimaty, jak ktoś by wiedział.
pracy zapierdalanie, a tu jest opuszczona butla ściekowa, która nie działa. A tam jest ta. Pokażę wam. Pokrzywej dziury. I tam chałupa zniszczona, bo to chałupa czyściła wodę. A teraz to psy nieśli. Nie, nie ma. Nie. Nie, palają. Ukrainka pytała, czy mam zapaliska. Nie, nie, lepiej wziąć patyk, drewno, baj, surowej, dopóki kiedy ogień nie będzie, bo ponieważ to survival. Bo ponieważ tak, kiedy w przyszłości ludzie dawali radę. Albo pierdyknął i też był ogień. Idą ludzie i widzimy się na dozynkach, a Ukrainka chciała zapaliskę do papierosów ode mnie. Ale tutaj za... Ale tutaj zalało rzeczkę. Rzeczka rosyjska, strumyk. I z tego właśnie woda wylała się na te bagno, co teraz wam pokazuję. Bo to przez to ZDS Weser wypada. I za tą rzeczkę będzie przyłazić, bo tam jest most. Kurwa, myślę, wyjebało nagrywanie. Idziemy na dozynki. A tu jest rzeczka, która wylała. A przyszły upały, to wyschło. I idę przez most. To są dozynki, aby ktoś się pytał. Takie u mnie są. Dobrze nam przywamy, a jeszcze lepiej trzeba. Rządźcie gospodarzy, tak? Nie brakuje nikomu. Ale brudne. Trzeba wyssać, ale brudne. Po bociach, nie obrócimy. Normalnie, aby gówno depnąć, jeb się. Trzeba wyssać, żeby chałupy nie powrócić. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wyjątkowego święta. Przede wszystkim pracownikom Centrum Kultury w Raszynie, na czele z dyrektorem tej placówki. Sobie widzowie po balonu muchany. To są balony muchane, ale takie rzezalnia muchana dla dzieci. Trampolina muchana, rzezalnia mi dzieci. I dzieci tego wrotu jak normalnie poszedł w parku trampolin. Takie coś podobne. Pokażę wam. Na prost jest, ale jestem od tyłu, bo nie ma dużo komarów jest, ale udało się sobie odpocząć. Właśnie zmęczyłem, jak to w drugi czas się idzie. Kokolka mnie złapała. Idę i zapierdalaję. Gdzie się mówi? Zagłos górny, rumna się góral.
pokazałem wam sobie rampolinę do skakania. Właśnie. Chyba sobie podejdę pod scenę. Zapierdalajem na skróty, ale ja nie ekologicznie.